Loża Radiowa. W Loży Radiowej witamy naszego gościa, Kamil Bortniczuk z zarządu grupy Azoty, Azoty Kędzierzyn-Koźle. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, Azoty dokładają się do pomologii w Pruszkowie, 2,5 miliona złotych. Z dobrego serca? Z dobrego serca również, można powiedzieć, ale nie przede wszystkim. Grupa Azoty, Zakład Azoty Kędzierzyn to przede wszystkim spółka prawa handlowego, jaka taka jest nastawiona na osiąganie zysków. I przede wszystkim dlatego, że dostrzegamy w tym projekcie potencjał komercyjny, będziemy go z Uniwersytetem Opolskim współtworzyć. Pytamy, czy z dobrego serca, bo brakowało Uniwersytetowi 2,5 miliona złotych do wkładu własnego, a wkład własny był potrzebny po to, żeby uczelnia mogła się starać o dofinansowanie na reaktywację pomologii, więc jakby ratujecie, dając te 2,5 miliona złotych, całą tą inwestycję. Dokładamy ostatnią cegiełkę. Czy ratujemy? Tak bym tego nie określił, bo z Uniwersytetem Polskim w tym temacie jesteśmy w kontaktach już od kilku miesięcy, więc po prostu taki był montaż finansowy założony od samego początku, co wydaje się uzasadnione, jeżeli w województwie opolskim mówimy o stworzeniu centrum badawczo-rozwojowego tworzonym przez uczelnię wyższą na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, no to w jakim kierunku, jak nie właśnie Zakładów Azotowych Kędzierzyn, uniwersytet w tym momencie miałby spoglądać? Więc wydaje się to kierunek jak najbardziej naturalny, a ja powtórzę, nie chodzi tu o dobre serce, w biznesie chodzi przede wszystkim o zarabianie pieniędzy. Uniwersytetowi również zależy na tym, aby w ramach centrum, które powstanie, zarabiać pieniądze. I myślimy, że uda nam się to wspólnie robić. To co Azoty mogą uzyskać na tym, że pomologia będzie reaktywowana? Przede wszystkim uzyskamy bardzo blisko zaplecze badawcze do chociażby testów polowych naszych nowych produktów nawozowych. Jedną z naszych specjalizacji w przyszłości mają być nawozy specjalistyczne, czyli te, które już będą robione w mniejszych ilościach, ale już skład będzie bardziej dostosowany do potrzeb konkretnych rolników, konkretnych upraw. I to centrum, które powstanie przy Uniwersytecie Opolskim, świetnie się nadaje do tego, żeby robić właśnie testy polowe. Ale mamy jeszcze całą agendę pozostałych działań, które będziemy wspólnie realizować w tym centrum. No, powstanie infrastruktura, która pomoże nam skuteczniej prowadzić nasze prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami. Mam wrażenie, bo obserwujemy to, co dzieje się w Pruszkowie z pomologią od wielu, wielu lat, że bardzo długo nie było pomysłu na to miejsce. No, jedni mówili, żeby zrobić tam park botaniczny, tak, ogród botaniczny, tak to się nazywa. No, inni marzyli o reaktywowaniu takiego edukacyjnego wymiaru po to, żeby przenieść tam na przykład Wydział Przyrodniczy z Uniwersytetu Opolskiego. I wreszcie ktoś wpadł na ten sensowny pomysł, żeby tu połączyć biznes z nauką. Biznes z nauką, naukę z biznesem, tak. My bardzo wysoko ten pomysł oceniamy, czego efektem jest właśnie nasze konkretne finansowe zaangażowanie w ten projekt, bo to oczywiście nie jest tak, że tego nie analizowaliśmy. Nasi specjaliści pochylali się nad tym projektem i wystawili jak najwyższe oceny. Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe właśnie dla przemysłu rolno-spożywczego w Polsce ma absolutnie rację bytu, ponieważ tego typu obiektów w całej Polsce na dzisiaj nie ma. Te, które są, no już trochę przegrały walkę z czasem. Mówi pan o takich specjalistycznych nawozach, czyli one będą miały, nie wiem, inny skład, inną konsystencję? Jedno i drugie mogą mieć. Co do zasady będą to nawozy, które będą bardziej dostosowane pod konkretne uprawy, co do zasady, a często też nawet pracujemy nad tym, żeby pod konkretnego rolnika, pod konkretne pole uprawne, pod konkretne braki w tej glebie. No tego wymaga przyszłość. I to jest tak, że ta współpraca będzie się dopiero nawiązywała z uniwersytetem, czy już teraz kooperujecie właśnie w tym zakresie? Kooperujemy z uniwersytetem. Składamy wspólne projekty rozwojowe do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do tego Innochemu jeszcze się nie udało konkretnego projektu uniwersyteckiego, z którym przyjechała do nas pani profesor Czaja złożyć, ale na kolejny nabór będziemy gotowi. Także to też nie jest tak, że to centrum jest w oderwaniu od całej reszty. Ogólnie jako przedsiębiorstwo nastawione na innowacje chcemy współpracować z nauką. To jest też element strategii Gowina, strategii dla rozwoju polskiej nauki, ale również strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego. Więc wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Jednocześnie widzimy w tym wszystkim jak największy ekonomiczny, komercyjny sens. Czyli badania i rozwój to jest ważny element w takim biznesowym planowaniu. W przypadku małych firm to nie jest łatwe, ale wy jesteście wielką firmą. A my jesteśmy wielką firmą. Badania i rozwój to jest w niektórych branżach, w tym naszej, najważniejszy element, bo to jest taka branża, w której jeżeli ktoś się nie rozwija, stoi w miejscu, to kto się cofa, bo cała reszta świata gna do przodu. My to rozumiemy. Już dzisiaj w portfelu projektów realizowanych mamy projekty o wartości przekraczającej 100 milionów złotych. Ostatni nasz sukces otrzymaliśmy jako jeden z 60 projektów w Polsce przy ponad 200 złożonych wnioskach dofinansowanie do własnego centrum badawczo-rozwojowego, które w przyszłym roku już zaczniemy fizycznie budować w Kędzierzynie-Koźlu.
załącznikiem do tego wniosku o wsparcie infrastruktury badawczej była agenda badawcza konkretnych kolejnych projektów, które będziemy w kolejnych latach realizować o wartości również przewyższającej 100 milionów złotych. I to też nie jest tak, że najważniejsze w tej kwestii są pieniądze, o których mówimy, czy te kwoty, miliony złotych, które robią wrażenie. Najważniejszy jest efekt tych badań. Efektem ma być sytuacja, w której zakłada ZDOWE w Kędzierzynie nie tylko nie będą się kurczyć, ale wręcz będą się rozwijać, będą stawiać kolejne nogi, na których na długie lata będziemy budować stabilizację tego zakładu. A kiedy te efekty chcielibyście Państwo osiągnąć? Pierwsze osiągamy już teraz. Już realizujemy projekt testów specjalnych. Jedną małą instalację próbną już postawiliśmy na terenie naszych zakładów. Kolejną dużą instalację, która będzie już produkowała konkretne wyroby chemiczne, na której będziemy zarabiać. Jesteśmy z ostatniej prostej, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie przetargu. Więc w przyszłym roku, najpóźniej w początkiem roku 2019, już będzie stała, konkretna instalacja, która jest efektem przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych i efektem projektu inwestycyjnego, na który uzyskaliśmy dofinansowanie. Jeżeli będziecie mieli własne centrum badawcze, to będziecie mieli własny zespół naukowców. Dokładnie tak. Już dzisiaj mamy, można powiedzieć, zaczątki takiego zespołu. W ramach projektu, który realizujemy, zwiększymy jego liczebność o co najmniej 12 pracowników naukowych. To może więcej o tym projekcie powiemy za chwilę. Wracamy do rozmowy z Kamilem Bortniczukiem, członkiem zarządu kędzierzyńskiego ZAK-u. Naukowcy chętnie współpracują z biznesem? Co? Spytam wprost, są tam lepsze pieniądze niż na uczelni? W wyniku wielu możliwości sięgania po granty, również dofinansowane z pieniędzy europejskich, wydaje się, że te pieniądze są lepsze. Ja się nie chcę wypowiadać za przedstawicieli świata nauki, bo to trzeba by ich pytać, gdzie lepiej zarabiają, ale niewątpliwie widać, że naukowcy coraz większe zainteresowanie przejawiają współpracą z biznesem, ale też nie chciałbym, żeby to było zrozumiane w taki sposób, że do tej pory było źle, bo akurat w branży chemicznej współpraca nauki z biznesem to jest norma od lat. A biznes płaci naukowcom, czy to jest tylko kwestia tych grantów, które mogą pozyskać? Biznes również płaci naukowcom. My na stałe współpracujemy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej, który mamy po sąsiedzku w Kędzierzynie-Koźlu. Współpracujemy również z INS-em w Puławach chociażby. Myślę, że spory procent budżetów tych instytucji to są usługi zakupione właśnie przez biznes, konkretnie przez nasze zakłady. A z punktu widzenia naukowców myślę, że lepiej prowadzić badania niż się męczyć ze studentami, nazywając rzeczy po imieniu. No, to wydaje się zostało zauważone w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które ciągle jeszcze jest mi bliskie, w związku z tym, że jeszcze niedawno tam pracowałem. Na dniach we wrześniu konkretnie ma być ogłoszony projekt nowej ustawy, która właśnie dostrzega to, że wśród naukowców są pracownicy bardziej nakierowani na badania i bardziej nakierowani na dydaktykę i systemowo zostanie to rozróżnione, także dydaktyka. Państwo pozwoli realizować się na tym polu, który im najlepiej wychodzi, w którym się najlepiej spełniają, a naukowcom, badaczom analogicznie na polu badawczym. No i z tego, co pamiętam, ten projekt idzie w takim kierunku, by nie liczba studentów była najważniejsza, bo to nie było tak, że mnożymy studentów nawet ponad potrzebę, bo za nimi idą pieniądze. Tak, to jest jedna z podstawowych założeń tej reformy, że przestajemy płacić za głowę studenta, zaczynamy promować wskaźnik 12 studentów na jednego przedstawiciela kadry naukowej. To wróćmy jeszcze do AZ-ów w Kędzierzynie-Koźlu, bo wspomniał Pan o inwestycjach, jakie mają w najbliższych latach już działać. Coś jeszcze planujecie, jeżeli chodzi o Kędzierzyn-Koźle? No niewątpliwie najbardziej medialnym tematem inwestycyjnym, który w kontekście naszych zakładów jest poruszany, ale cały czas jest to inwestycja grupowa, więc całej grupy Azoty, ale ma być realizowana w Kędzierzynie-Koźlu, to temat zgazowania węgla. A, no tak, wracający. Dla celów chemicznych. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym kiedyś z premierem Jerzym Buzkiem, kiedy bym zapowiadał. Oj, to ta, jeszcze dawniejsze wywiady pamiętam. Niekoniecznie. Przyznam, że dzisiaj również jesteśmy w kontakcie z panem premierem Buzkiem w tym temacie, ponieważ jest to temat jemu bliski. Angażujemy również we współpracę, ponieważ to jest temat, który musi się już oprzeć o decyzje podejmowane w Brukseli europosła Sławomira Kosowskiego. Więc tutaj też myślę, że będziemy mieli wydatną pomoc.
A temat jest bardzo, bardzo atrakcyjny, bo mówimy po raz pierwszy o wykorzystaniu węgla nie do celów energetycznych, czy nie do takiego prostego spalenia, ale do rozbicia tego chemicznego składu węgla i wykorzystania dalej tych pierwiastków chemicznych do produkcji innych chemikaliów. No Bruksela takiego tradycyjnego węgla nie lubi, więc może taki projekt poprze. Na to liczymy. No, póki co wszyscy jesteśmy dobrej myśli. Mamy już zrobione pierwsze badania. One są bardzo obiecujące, również pokazujące, że to nie tylko jest, że tak powiem, pożądane ze względu na to, że to węgiel, że polskie czarne złoto, ale że również ten projekt może być opłacalny komercyjnie, ekonomicznie. Ja to jeszcze zapytam, o jakich pieniądzach mówimy. No, mówimy o inwestycji rzędu 2-2,5 miliarda złotych. A jak daleko ten projekt jest zaawansowany? Ile brakuje do tego, żeby to stało się ciałem? Ja myślę, że do końca tego roku będziemy wiedzieć, czy ten projekt będziemy realizować, czy nie. Brakuje naprawdę niewiele. Przypominam, że rozmawiamy w Loży Radiowej z Kamilem Bortniczukiem, członkiem zarządu Kędzierzyńskiego ZAK-u. Panie prezesie, to jeszcze jedno pytanie. Też wielka inwestycja, która się w otoczeniu azotów będzie toczyć, miejmy taką nadzieję, port w Koźlu. Czy to jest takie przedsięwzięcie, czy w ogóle Odra jest czymś, co ZAK-owi jest potrzebne? Niewątpliwie tak. To nie jest przypadek, że tak duże zakłady chemiczne zostały niegdyś wybudowane właśnie w tej lokalizacji. To się wiązało właśnie z tym, że jest tam port w Koźlu i była żeglowna Odra i mamy swój wewnętrzny port również na terenie zakładów, o czym należy pamiętać. Było to związane właśnie z bliskością Górnego Śląska i pokładów nośnika energii, czyli węgla kamiennego. W związku z tym ta Odra absolutnie, jeżeli byłaby żeglowna, a wiemy, że rząd jest bardzo zmotywowany do tego, aby ten projekt realizować, już nie tylko podpisane umowy, ale również konkretne pieniądze są na realizację tego projektu desygnowane, to niewątpliwie również dla zakładów azotowych Kędzierzyn będzie stanowiła wartość dodaną. Starczy powiedzieć, że w ramach grupy jeden z większych zakładów, przypomnę, że grupa to Kędzierzyn, Police, Puławy i Tarnów przede wszystkim, jeszcze dziesiątki innych pomniejszych spółek obsługowych, no Police znajdują się na drugim końcu Odry. No więc samo połączenie pomiędzy dwoma zakładami, a współpracujemy również w obu kierunkach, chociażby na polu wzajemnych dostaw surowca. No, to jest oczywistym, że także, że użeglownienie Odry na całej długości spowodowałoby jej wykorzystanie również przez nasze zakłady. Już nie mówiąc o tym, że otwiera nam szersze możliwości eksportowe. Panie prezesie, ja bym zapytał troszkę o taką makroekonomię. No, pamiętam takie momenty w historii kędzierzyńskich zakładów, gdzie była absolutna hossa. Potężne pieniądze, bardzo duży zysk, a potem były tąpnięcia. Na ile jakby sytuacja taka makroekonomiczna wpływa na sytuację grupy? No jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na rynku, więc oczywiście sytuacja makroekonomiczna ma na nas wpływ i to wpływ niemały. Staramy się dywersyfikować portfel naszych produktów, co również ma być jednym z głównych efektów prac badawczo-rozwojowych, o których przed chwilą rozmawialiśmy. W związku z czym będziemy docelowo, czy już jesteśmy w dużej mierze mniej podatni na tąpnięcia na konkretnych rynkach. Czyli już nie tylko nawozy, źle z nawozami, to mamy alkohol organiczny, mamy chemię organiczną. Daj Boże, będziemy mieli w przyszłości być może dodatkowe produkty ze zgazowania węgla, być może metanol. Nawozy specjalistyczne, o której mówiliśmy, plastyfikatory, w których się rozwijamy, więc wydaje się, że im więcej tych produktów, im więcej nóg, na których możemy się stabilnie opierać, tym mniejsze zagrożenie dla stabilności. A co było powodem takich tąpnięć? Kiedy się pojawiają problemy? No, choćby wtedy, kiedy nawozy były tym głównym produktem. No, powodów jest wiele. Główny problem, do którego można to wszystko sprowadzić, to brak pieniędzy na rynku. Czyli jeżeli jest kryzys, jeżeli rolnicy mają mieć pieniędzy, to oszczędzają. Jak oszczędzają, to często oszczędzają na nawozach. Jak oszczędzają na nawozach, to my mniej sprzedajemy. Jak my mniej sprzedajemy z miesiąca na miesiąc, to się negatywnie odbija na naszych przychodach. Można by bardzo długą rozmowę ekonomiczną na ten temat przeprowadzić, ale co do zasady to jest brak pieniędzy na rynku, bądź niepewność jutra na przykład, co się zawsze wiąże z kryzysami ekonomicznymi, które skłaniają do tego, żeby oszczędzać, a mniej wydawać. Czyli wychodzi na to, że pogoda, o której rozmawialiśmy w Radio Opole dzisiaj rano, ma też wpływ nawet na waszą kondycję, bo jeżeli będzie zbyt suche lato i zbyt niskie zbiory i rolnicy dostaną po kieszeni, to mniej kupią.
Bez dwóch zdań tak jest. Tylko na pogodę jeszcze wpływu nie mamy. Niestety. To może teraz troszkę polityki lokalnej na koniec? No to za chwilę. Przypominam, że rozmawiamy z Kamilem Bortniczukiem, członkiem zarządu kędzierzyńskiego ZAKU, ale także mieszkańcem wciąż jeszcze Głuchołaz? Oczywiście. W kryzysie? Tak. A tam w wyborach uzupełniających sporo zainteresowanie objęciem jednego mandatu. To podobno pobiły Głuchołazy rekord Polski. 7 kandydatów na jedno miejsce w wyborach uzupełniających. To jest naprawdę coś. A są takie wybory, gdzie jest 2-3, a były też takie w Polsce, że w ogóle nikt nie chciał. Ja się polityką lokalną interesuję od dłuższego czasu. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że to jest rekord, że to jest tak dużo 7 kandydatów. Pozostaje się cieszyć, że społeczność lokalna w Głuchołazach interesuje się sprawami lokalnymi, lokalną polityką i chce brać udział w pracach rad miejskiej, czego efektem jest zgłoszenie 2 kandydatów w wyborach na ten jeden wakujący mandat. I myśli pan, że te najbliższe wybory samorządowe, no to już za 1,5 roku mniej więcej, wzbudzą takie zainteresowanie? Myślę, że wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w tych mniejszych gminach, w wyborach samorządowych, rzeczywiście sprawia, że radny jest bardziej przywiązany do swojego wyborcy, do swojego okręgu wyborczego. W związku z czym wydaje się, że z niektórych okręgów może być wielu kandydatów, ale też są takie okręgi, gdzie tych kandydatów jest bardzo niewielu. No, najbardziej niepożądana jest sytuacja, kiedy nie ma kandydata w ogóle, ale kiedy jest jeden, bo wtedy nie ma żadnego wyboru. W Głuchołazach póki co takiego problemu nie było. Nie wiem, jak to wygląda w pozostałych gminach na Polszczyźnie. Jeżeli chodzi o wybory uzupełniające, pozostaje się naprawdę tylko cieszyć. Jedyny minus wyborów uzupełniających, który zawsze trzeba zauważyć, to jest fatalna frekwencja. Czyli za zainteresowaniem kandydatów nie do końca poszło zainteresowanie wyborców. Mogło być tak, że było więcej chętnych na mandat radnego niż głosujących. Szczęśliwie aż tak źle nie było. Choć z drugiej strony to jest troszkę tak, jak obserwujemy wybory, także te samorządowe od wielu lat, to im mocniejszy jest spór polityczny w kraju, tym większe zainteresowanie ludzi wyborami. Jednak, bo trochę jest tak, że niektórzy Polacy głosują na złość. I to ich wyciąga z domu, żeby komuś pokazać żółtą albo czerwoną kartkę. No być może tak jest. To jest zagadnienie do zbadania przez socjologów i politologów, czy rzeczywiście takie przełożenie ma miejsce. Co warto zauważyć z tego, co się orientuję, bo nie mam teraz nadmiaru czasu, aby się lokalną polityką interesować jakoś specjalnie, ale żaden z tych kandydatów to nie był kandydat partyjny. To dobrze kojarzę? Tak, żaden nie był partyjny, ale jedna partia, chyba formacja, no to nie partia, formacja Kukiz 15, nie zdążyła na czas zarejestrować komitetu i chciała jeszcze potem, no próbowała się odwoływać. No, w sumie były dwa takie przypadki, czyli gdyby wszyscy chętnie zdążyli, to byłoby aż 9 kandydatów. No świetnie, tylko się cieszyć. A to będzie starcie pana zdaniem partii, czy takich komitetów raczej obywatelskich? Jeżeli chodzi o mniejsze gminy, czyli te, gdzie wybory się odbywają w oparciu o jednomandatowe okręgi wyborcze, to niewątpliwie to znaczenie szyldu partyjnego jest mniejsze. Zresztą to też teoria politologiczna zawsze tak mówiła, że im mniejszy okręg, tym mniejsze znaczenie szyldu partyjnego, im większy okręg, tym większe. Co się świetnie przekłada na wyniki wyborów, jeżeli porównamy je na poziomie gmin, powiatów i samorządu województwa. Samorząd województwa jest już bardzo mocno upartyjniony. Powiaty, umiarkowanie, gminy w znacznie mniejszym stopniu. O miasta wojewódzkie też walczył i partie, i komitety lokalne. No, tutaj przyzna pani, że komitety lokalne często ze słabym powodzeniem. No choć u nas w Opolu w poprzednich wyborach. Do drugiej tury przeszli dwaj kandydaci obywatelscy. Ale mówimy o sejmiku wojewódzkim? Nie, o mieście wojewódzkim. O mieście tak, oczywiście. To tak był taki ewenement, że pan prezydent Wiśniewski, Marcin Ociepa, obecny przewodniczący Rady Miasta, znaleźli się w drugiej turze jako kandydaci obywatelscy. Mhm. No to była wyraźna żółta kartka dla formacji partyjnych. No, w przypadku Opola przynajmniej. Opole wydaje się, że jest chlubnym wyjątkiem, jeżeli chodzi o obywatelskość i wybory samorządowe. No, ale mamy też takie ciekawe zjawisko, czyli mocnych polityków samorządowych, którzy mają jakieś tam partyjne korzenie, o których mało kto już pamięta, bo oni po wygraniu pierwszej, drugiej, trzeciej kadencji niejako odrywają się od tego zaplecza i stają się taką siłą polityczną sami dla siebie. No, Jacek Majchrowski, kiedyś SLD, dziś już chyba niekoniecznie. No, podobnie z paroma innymi prezydentami dużych miast. To prawda. To się, jakbym już miał rzeczywiście posilić się na jakąś politologiczną analizę, to wydaje się, że to związane z faktem, iż żeby zostać w Polsce burmistrzem czy prezydentem,
trzeba wygrać wybory większościowe, czyli osiągnąć poparcie ponad 50% społeczeństwa, biorąc pod uwagę sympatię i antypatię przede wszystkim w tym kontekście partyjne. Kandydatom partyjnym często ciężko jest przekroczyć ten próg. No po prostu nie wystarczy mieć poparcie wielbicieli jednej partii. Tak, to jest za mało, znając realia polityczne w Polsce. No i praktyka potem pokazuje, że taki kandydat chowa legitymację partyjną do kieszeni i jest kandydatem obywatelskim. No pytanie, czy to oceniać dobrze, czy źle? To pytanie może zostawimy słuchaczom, żeby odpowiedzieli sobie na nie. No nasi słuchacze to też wyborcy w wyborach samorządowych. Dziękujemy bardzo za wizytę w Radiu Pole. Kamil Bortniczuk z zarządu Azotów Kędzierzyńskich był Państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Loża radiowa.